czas na kartkę z kalendarza na 7 maja. Jest to wtorek i 128 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Gizela i Róża oraz August, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, Flawia, Florian, Jan, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Piotr, Stanimir, Wincenty i Wirginia. I oczywiście wszystkim solenizantom imieninowym, jak i urodzinowym, rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia, w tym m.in. mojej bratanicy Karolinie, która obchodzi swoje urodziny, jeśli mnie w ogóle ogląda. A nietypowe święta to Światowy Dzień Astmy, Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Przysłowie mówi, że Gizela święta zimy nie pamięta. Słońce w znaku byka, świt o 4.10, wschód o 4.51, zachód 20.13 i zmierzch 20.54. Księżyc jest również w znaku byka i wschodzi o 4.28, a zachodzi o 19.49. Cytat dnia. Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc. I to powiedział Louis Define. Któż mnie zna, Louis Define? Chociaż myślę, że moje dzieci, zwłaszcza Wiki, to chyba nie zna już Louis Define, filmów jego. Dobra, przechodzimy teraz do kalendarza biodynamicznego i to jest korzystny, dobry czas na siew i sadzenie warzyw korzeniowych, no i korzystny dzień ogólnie właśnie do, który sprzyja rozwojowi roślin, których plonem ma być korzeń. Jeszcze zajrzymy sobie tutaj na zdrowie i uroda. No to tutaj mamy pielęgnacja skóry i depilacja, dobra pora na zabiegi kosmetyczne. Ogólnie korzystny czas na operacje i zabiegi medyczne. Niekorzystny dzień na wizytę u dentysty. No i dobry czas na skuteczne odchudzanie i oczyszczanie. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. No i oczywiście z Kubaskiem Kamusi się życzę, witam z Wami. Z takim pełnym kubkiem filiżanką gorącej kawusi. O, widzicie mnie tu, nie? Ale bez głowy chyba. No, to by musiało być, o tak. I tak nie widać głowy, bo jest komórka. No, ale głupawka, nie? Trzeba się napić kawusi. Tak, dzisiaj sobie naprawdę pospałam i nawet nie wiem, ile to ja godzin dzisiaj spałam, ale długo. Przed chwilą sprawdziłam. 7 godzin 48 minut. Aby się wydawało, że ja spałam nie wiadomo do której. No, w każdym razie mam nadzieję, że dzisiaj się wyspałam, bo wczoraj byłam strasznie taka niewyspana, zmęczona. Nie wiem, o co chodziło. Oczy na zapałki, no ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepszy dzień. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj też na spacer wyjść, bo widzę, że tak te niebo jest takie, chmurki zaczynają ciągnąć, a ma być zmiana i nawet burzami straszą, nie? Gdzieś tam. Podobno już te burze już podobno weszły do Polski. No nie wiem, zobaczymy jak to, bo na mojej prognozie wczoraj, bo dzisiaj nie sprawdzałam, to pokazywało, że dopiero w noc koło 8 ma być deszcz i burza. No zobaczymy. No i poniedziałek podobno ma być taki, a nasza Wiki wybiera się w poniedziałek w góry. Podbijać góry. Buty kupiła górskie. Znaczy się dochodzenia po górach, bo nie miała takich. No i wybierają się na pierwszy w tym roku chyba w ogóle szlak swój z Kamilem. Górski oczywiście. No. Nie wiem, czy filmować, to ona mi tam nie będzie filmowała, bo ona idzie dla swojej przyjemności i dla Kamila. Przyjemności? No wiadomo, na pewno sobie będą robili zdjęcia, ale nie będzie mi robiła jakiejś wideorelacji
dla mnie. No, w każdym razie jadą, w poniedziałek się wybierają, tylko że ja mam nadzieję, że nie będzie tego deszczu i burzy, bo jak tak będzie, no to w górach jest niebezpiecznie i co, i matka znowu jest cała wystraszona. Ona ciągle wymyśla jakieś takie rzeczy, co będzie robiła, że ja jestem wystraszona. Na szczęście nie będzie skakała na bungee, chociaż powiedziała, że miałaby ochotę się sprawdzić, ale z tym jej sercem to troszkę jest stres. No, to przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie na bungee skakała. Na kajaki poszła, wiem, że to nie jest ekstremalne na kajaki iść. Na pewno się uśmialiście teraz ze mnie, ale wiecie, ja jako matka zaraz widzę, że się ten kajak przewraca i coś tam się dzieje, nie? No. Także ona w ogóle to co chwilę z granicy chce jedzie i ja potem jestem cała wystraszona, czy wszystko będzie ok, czy wróci bezpiecznie i tak dalej. No i ja się tego już nie pozbędę. No. Także myślę, że wy też tak macie. No, a wiadomo, że nie zabraniam. Wiem, bo niektórzy zaraz potem piszą, że nie mogę jej trzymać w złotej klatce i tak dalej. No przecież ja to wiem i ja tutaj nie piszę, że zabraniam jej albo coś, bo to moje zabranianie by na dużo się nie zdało. To jest jedna rzecz. Tylko mówię wam o tym, że mam ten strach taki. I mnie się wydaje, że to jest uzasadniony strach, dlatego że dużo takich rzeczy się dzieje, tylko z drugiej strony dużo rzeczy się dzieje w normalnym, codziennym życiu, nie? I nie można się dać sparaliżować przez ten strach i siedzieć tylko w domu, bo w domu odpukać, jak to mówią, też się coś może stać. No i póki może, to korzysta z życia w ten sposób, że zwiedza, odwiedza, próbuje swoich sił w różnych rzeczach. No bo potem, jak przyjdą małe dzieci, no znaczy małe dzieci, jak przyjdą dzieci w ogóle, no to na początku na pewno się nigdzie nie będzie tak, nie będzie ani siły, ani chęci, żeby gdzieś tam jeździć na takie eskapady. No a dopiero potem, jak znowu dzieci podrosną, to potem można dalej szaleć, bo to można z dziećmi ich chodzić, nie? No wiadomo, że z takim malutkim dzieckiem w góry się nie pójdzie, chociaż są tacy śmiałkowie, co biorą sobie dzieci na ten, do chusty, tam, czy tam to w takim plecaczku jakby specjalnym takim dla dzieci przystosowanym, żeby dzieci na plecach mieć albo z przodu i też idą, no. Podejrzewam, że Wiki by też tak zrobiła. Chociaż nie wiadomo, jak to będzie. No, w każdym razie niech ludzie korzystają z tego, póki mogą, póki mają na to zdrowie, siły i czas. I chęć przede wszystkim. No. Tyle, że matka zaś będzie się stresować. Ja jestem tutaj moja babcia. Moja babcia, ja już miałam dwójkę dzieci, a ona zawsze mówiła, Dziołcha, jak ty se dosz rady. No martwiła się o mnie, bo nawet mnie widziała cały czas małą w nosie, nie? No i tak to jest. Dobra, to na razie będę kończyła. A wypiję kawkę, no i nasza co niedzielna rutyna się zacznie. Także nie będzie za dużo czasu. Tak mi się nie podobają tamte chmury, znaczy się to niebo tam nad, pod tymi białymi chmurkami. Tak może w aparacie wygląda, że to tylko jest niebieskie. Mam nadzieję, że to jest tylko niebieskie niebo, a nie coś ciemnego. Wiecie, parasolki już mamy, tylko Wiki sobie jeszcze musi sprawić nową parasolkę. Ona ma, tylko ona już coś się tam z nią dzieje. Więc będzie z czasem też sobie kupowała nową parasolkę. Widzicie, wiatr jest, nie? Także tak lajtowo całkiem się nie da ubrać chyba, bo przewieje. No. Dzisiaj mam zamiar iść w sukience znowu, ale zobaczymy. Także kawkę i dumam, co tu dzisiaj ubrać. No i żeby tak się udało iść na ten spacer. Nie wiem, czy na działkę, czy do lasu, czy do parku. Zależy, gdzie będzie chciał Zbyszek też iść. No, bo my to tam z Wiki to w różne miejsca możemy iść, ale Zbyszek to tak nie bardzo lubi. To czasami na tą działkę, no to, bo tam sobie usiądzie, wypije kawę
i idzie z powrotem. A gdzie te czasy, gdzie my po lesie chodziliśmy tyle i zbierało się różne rzeczy. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że jutro będzie taki dzień. O, z jednej strony bym chciała, żeby była pogoda, żeby Wiki miała pogodę na tą wycieczkę. A z drugiej, to właściwie to niech tam jest pogoda, a u mnie mogłoby być troszeczkę tak, przynajmniej do południa, do wczesnego popołudnia, żebym ja miała bardziej motywację tu coś zrobić w domu, a nie dziś szła na działkę, bo tu mi się zaczynają znowu zaległości robić w domu. I nie mówię o sprzątaniu, tylko w innych rzeczach. No, dobra, na razie. Żegnam się któryś raz, nie wiem po co, jak i tak za chwilę zobaczycie następny kadr filmu, co było dalej, nie? No, i idziemy sobie na spacerek. Klusi się tak, no ona się przyzwyczaja, że się musi. No. Nie, ale ciepło jej jest po prostu. Ona się lepiej jednak czuje, jak jest chłodno, chyba to lepiej jej się chodzi. No. Tak. A ja dzisiaj ubrałam moją brylantową opaskę, bo kiedyś ją trzeba nosić, nie? Przynajmniej w niedzielę w niej mogę sobie pochodzić. No bo tak normalnie w tygodniu to tak na ogródek czy po kartofle to nie bardzo. A bardzo mi się podoba. I za każdym razem wam będę mówić, że znowu sobie ubrałam dzisiaj brylantową moją opaskę. Wiadomo, że to nie są brylanty, ale dla mnie są brylanty. No. Także dzisiaj miałam taką w tej sukience. Jeszcze dzisiaj miałam inne buty. Teraz mam sandałki wygodne. Nie wiem, czy dobrze widać, wiecie co? Te sandałki, ja miałam takie czerwone na koturnie sandały i białą ramoneskę. Ramoneskę w torebce. Na wszelki wypadek, jakby się chłodno zrobiło. Ale tak, taką miałam. Jak to się mówi? Jak to się mówi, bo znowu zapomniałam. Taką miałam dzisiaj, jak byłam ubrana, taką miałam. Nie, inaczej. No w każdym razie wiecie, o co chodzi. Znowu mi brakło słowa. Nie, tak ubrana byłam. O, taki look miałam. Taką stylizację look. Uciekło mi słowo. No. Miałam wam się pokazać, zanim wychodziłam do kościoła, ale było już malutko czasu i już nie było czasu, żeby się filmować. Ale bardzo mi się to podobało. No. A teraz jak tak patrzę na te drzewa, to już są liście normalne, pełnowymiarowe. Tak, i jest piękna jeszcze zieleń. Bo jeszcze troszkę, jak tak dalej pójdzie, no to szybko się zrobi tak jak pełnia lata i już ta zieleń nie będzie taka fajna zielona. No a teraz na razie już się wyłączam, zobaczymy się na działce. No i już na działeczce jesteśmy. Zaraz zajrzymy do naszej folii, to już odkryłam, żeby tam się przewietrzyło. Odkryłam, no, znaczy nie odkryłam, mam tutaj taki ptak, takie kwiaty, które nazywamy śpioszkami. Bo one się zamykają, jak jest ciemno, to one się zamykają, jak jest jasno, to się otwierają. A teraz przeczytałam w tej Flora Incognito, sprawdziłam. No i się nazywa śniedek baldaszkowaty albo blaszkowaty, już teraz znowu nie wiem. No zaraz wam pokażę, o który kwiatek mi chodzi. O, ten biały. Jestem ciekawa, jak u was nazywacie te kwiatuszki. No to z cebuli wyrasta. No i to na jeden kwiatek jest o ileś tam tych. Także tak, a dzisiaj tutaj troszkę więcej widać. Wczoraj wam chyba już nie pokazywałam. Tutaj to wsadziłam. To dalię. Na zdrowie! No jeszcze raz. I tu dałam dalię, tam. Tutaj znowu jest masa plewienia. Też powiedziałam, że nie będę tak bardzo plewić, no ale jednak co nieco te trawska, niektóre trzeba wyplewić. Te irysy chyba nie będą kwitły w tym roku. W tym roku ładnie kwitły, a w tym roku są tak pogryzione, takie obszczępione, że
Wątpię, czy tam coś z tego będzie rosło, kwitło. Jakoś tak marnie to wygląda. Tutaj w ogóle marnie wygląda. Powyciągałam te doniczki, bo tam były lilie, ale one w ogóle... Muszę to wszystko przepatrzeć, bo tutaj mi zajmowały miejsca doniczki i nic mi tutaj nie rosło. Wsadziłam tutaj te dalie, mam nadzieję, że one za wysokie mi tu nie urosną, żeby mi cienia nie zrobiły na pomidory, ale zobaczymy, jak to będzie rosło. Tutaj przed tym chcę dać pas jeszcze innych kwiatów, dlatego tu będę musiała wyczyścić te wszystkie skrzynki, powyciągać. Tam jest tylko 3 tulipany, reszta nie wiadomo, co się z nimi stało. Także to będę miała w tym tygodniu do roboty tutaj. Tutaj magii rośnie tak słabiutko, a we folii wiadomo, że lepiej. Tutaj będę chciała umyć tą folię, znowu mówiłam na wiosnę, że chcę ją umyć, bo ona jest okropnie brzydka, się zrobiła. Ale mam takie, w samochodzie mam tą taką na drążku i to będę, a to jest od środka chyba, brudne. No, to jest od środka. Nie wiem, czy się to od środka da tak umyć, jak tam już pomidory będą, bo od zewnątrz będę chciała właśnie napryskać i potem to poszorować troszeczkę, umyć i wodą zlać. Ten kurz, to wszystko spłynie, ale widzę, że... A tutaj to jest z tej strony, no. Takie jakby chciałem mchy się na to dawać i to jeszcze bardziej będzie... Nie będzie przepuszczało światła, tak, nie? No. Tutaj widzę, że niektóre róże sobie już zaczynają radzić. Także miejmy nadzieję, że będą sobie radziły. Tutaj ta chyba będzie, coś tu z niej będzie, nawet ma już główkę na kwiatuszek. Nie wiem, czy to będziecie widzieli. O, ta tutaj schowana jest, to też może coś z niej będzie. Nawet wypuszczają, także coś z tego będzie. Te niektóre po tym mrozem poparzone, jak to mówią, też widzę, że tak już troszeczkę odbijają, także przyroda sobie to odkuje, nie? No. Piwonie już mają pąki do kwietnienia. Także idzie to wszystko w tym roku szybko. No. I tak, a ja teraz idę na kawusie, bo dzisiaj oczywiście nic tutaj nie robimy. Dzisiaj jest niedziela. I dzisiaj sobie idziemy na kawkę. Tu we folii miałam wam pokazać. Mam już pomidory prawie, że komplet. Jeszcze chcę tu mieć te pomidory, te malutkie, koktajlowe. Papryk, tyle mi na razie tu starczy. Nie wiem, czy te z tych moich coś będzie, ale przynajmniej te mam nadzieję, że będą owocowały. No i że jakiś plon będę miała z tego. A i ta magii tutaj, czyli... Auć, o Jezu, moja noga. Wiecie, na czym się... A ja mam sandałki, nie? No, tutaj mi jak zwykle się zawsze jakiś orlik przypatoczy, ale to ładnie wygląda. No i tutaj ta magi, czyli lubczyk, jest dużo większy. Już takie duże obcinam do domu, żeby nie dopuścić do kwitnięcia, bo jak zacznie kwitnąć, to już potem nie będzie rosł. Także znowu poobcinam i będę albo suszyć, bo suszone też jest dobre, albo mrozić. Suszone jest dobre, więcej aromatu daje, mnie się wydaje. No. Orliki już też zaczynają fajnie kwitnąć, także... O, a tam śpiący kuś. Kawa już jest, pączek tam jest. I tam ta róża zacznie już też niedługo kwitnąć. Ta dzika róża. Będzie masa białych tych kwiatuszków. One przepięknie pachną, a potem będą czerwone małe owocki. No. Także ja się rozsiadam tutaj. Ale zrobiłam przybliżenie. Ja się tu rozsiadam i posiedzimy sobie troszeczkę. Akurat teraz tutaj jest cień. Zawsze jak Wiki przyjdzie na działkę, to jest cień. A my tutaj się chowamy ze Zbyszkiem do cienia, bo normalnie to tutaj nie ma cienia. No. Bo cień daje ta duża sosna. Ta duża. To nasza jest malutka przy tym.
No i tutaj już większość rzodkiewek powyciągałam. I teraz czekamy, aż następne urosną tam. Widzicie, znowu jest taka duża. Ale jeszcze tu parę zostało. Ale to w tym tygodniu je wyzbieram. No, marchewki dużo tutaj. Tu jest parę marchewek, tutaj jest trawka. Tu mam troszkę marchewki i tu wam nie pokazywałam. Tu są marcheweczki. Ej, coś tam już widać? Marchewkę? Nie, wydawało mi się. A to co? To jest coś innego. Ej, tu coś jest. Hi? Coś mi się tutaj posiało. Co? Ma kwiatki takie. Będę musiała potem to sprawdzić. No. Z marchewką. Znaczy się to nie było w marchewce na pewno, ale wiecie. Przy marchewce urosło. Tu selerki. Tu już sobie znowu powój wychodzi. I tu. Trzeba powyciągać od razu. No. Sałaty są zjedzone. Wszystkie sałaty, które wsadziłam, są zjedzone. Nie ma. No, kalarybka tutaj też już objedzona. Tamte kalarybki są większe. No i tutaj coś siałam i też tu jest marchewka. Też jest obgryziona ta marchewka. Proszę. I tutaj marchewka jeszcze może będzie. To jest z tej, co siałam chyba w lutym, czy kiedy. A tutaj już mi wychodzą też rzodkiewki, ale tam właśnie też siałam marchew. Marchew i rzodkiewkę. A między tym są, powinny być cebulki. Tak, tutaj są cebulki. Ale na razie co którąś tylko widać cebulkę. Tu na przykład wychodzi cebulka. Tu cebulka. Tutaj też już takie cieniutkie. A tutaj mamy buraczki. No. Także tak to wygląda w moim warzywniku. Na dzień dzisiejszy. Tam będę chciała na to ogrodzenie dać taką płachtę. To się takie brezentowe się kupuje. Brezent albo takie inne. Przepuszczalne, ale w jednym kolorze. Najlepiej zielonym. Żeby to jakoś wyglądało. No i cegły sobie tam powykładałam. Tej rury nie mam siły podnieść, a Zbyszek też nie. Trzeba będzie ją potem brać sposobem, bo już jedną rurę stąd wyniosłam, czy dwie nawet stąd wyniosłam. Sama. Tylko ta jest ta najdłuższa i ona jest najcięższa. Ją będę musiała dźwignąć, przewrócić i tak ją na to miejsce, gdzie chcę ją dać, żeby tam na razie sobie czekała, bo Zbyszek coś chciał robić z tych rur, ale nie wiem co. Najchętniej ten zawołała tego faceta, co to chciał, ten złom, żeby się to wziął. Ale Zbyszek jest niezdecydowany, a mnie tutaj denerwuje to, bo to bym sobie fajnie wysprzątała ten chodnik. Tu znowu trawka za bardzo urosła, a nam się żyłkowa ta zepsuła, kosiarka żyłkowa. No i po bokach mam trawę, nie? Tu jest ścięte, a tam po bokach trawy są wysokie. No i tu bym sobie fajnie miała porządny chodnik. Ja lubię mieć nawet i krawężnik pobielony, no ale tutaj bez sensu na razie bielić ten krawężnik. No. A to tam wrzuciłam tą całą sosnę. Do wysuszenia, potem się to będzie palić. Trochę wysuszonych takich tych gałązek, które sobie potem poobieram na igiełki, to będę miała tak, żeby do jakiejś kąpieli czy do czegoś. No. Tą wannę chcę obniżyć. Ona jest za wysoko. Ona powinna stać prawie że na ziemi. Owszem, na jakichś cegłach, ale nisko. A Zbyszkowi się wydawało, że zrobi mi dobrze, a mi ją tak wysoko da. Tylko potem nabierać, jakby była pełna wody, nabierać z niej konewką, no to do góry trzeba podnosić, nie? To też nie jest fajnie. No, a tutaj wsadziłam sobie dalię do tego już podlane. No i czekam, kiedy one wypuszczą. Także tak zobaczymy. No, a tu jestem znowu ja. Już kawę wypiłam. Znaczy nie wypiłam całej.
Częściowo wypiłam kawkę. Ktoś na moim miejscu postawił samochód. Jak tak można? Ja bym tak dzisiaj przyjechała autem, to bym nie miała gdzie postawić. No ale co zrobię? Przecież nie napiszę, że to jest moje miejsce, bo to jest przy lesie, to jest na drodze, nie? Przy ogródkach. No ale następnym razem, no, to znaczy się w przyszłym tygodniu, jak zacznę jeździć autem, to chyba już będą wiedzieli, że to znowu auto stawia, żeby tutaj jednak mnie nie stawiali tych samochodów. To tak wygląda, że ktoś do kogoś przyjechał po prostu w odwiedziny i postawili, gdzie miejsce było, nie? No. Także tak. Całą histerię widzę nad tym, nad altanką. To cała jest zmarznięta i nie wiem, czy ona wypuści. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest róża. O, z drugiej strony, jak wam pokazywałam. A tam jest wisteria. I cała wygląda zmarznięta. I nie wiem, czy tam coś jest żywego. Może coś tam będzie żywego, zobaczymy. Tu mam tą jabłonkę. Ona ma niektóre liście nawet większe w tym roku niż poprzednim. O, poprzednio to takie miała i potem traciła je. A teraz widzę, że niektóre ma takie i większe już listeczki. Może jej coś się poprawi. Tej mojej jabłonce. O, góry mamy czereśnie, ale nie wiem, czy nie przemarzły te czereśnie. Zobaczymy. No, tak, to szczerze mówiąc, to nie widzę tam owoców. No. No jesteśmy już w domu, już długo, długo jesteśmy w domu, już jesteśmy po obiedzie. O, kiedy to było obiad, tutaj mam resztę mojej kawusi. Nie robiłam już teraz herbaty, mam jeszcze resztę kawy, a potem już będę piła tylko wodę chyba. No, także dzisiaj wam nie pokazywałam co na obiad, dzisiaj mieliśmy... Myślałam, że to są zamrożone filety z kurczaka, a się okazało, że to miałam takie sznycle porobione z indyka. Przepraszam. Ale bardzo fajne one były, dlatego że delikatnie trzeba było je tylko obtłuc, bo jak zaczynałam trochę mocniej, to mi się, wiecie, rozchodziły. Bardzo delikatne, fajne takie kotleciki wyszły i to takie dosyć duże mi wyszły te kotlety, jeszcze na jutro będą. Surówka z młodej kapusty ze śmietaną, z rzodkiewką z naszego ogródka i z cebulką z balkonu. No i jeszcze z tym, z lubczykiem z ogródka, bo bardzo lubimy lubczyk taki świeży. No, no i oczywiście Wiki i Zbyszek mieli ziemniaki, no i rosół z makaronem oni mieli, ja miałam z jajkiem. Nie chciało mi się tego koniaku dawać do tego makaronu koniak. I szczerze powiedziawszy, nie przepadam za nim, za tym makaronem. To jest takie troszkę żelkowate. I oczywiście tam do jakichś takich dań, jak tam będzie z sosem pomidorowym, czy coś takiego, z jakimiś gęstymi sosami, no to gęstymi, no wiecie, takimi treściwymi sosami, tam z jakimś mięsem, z czymś takim, to tak, ale tak to mi to nie podchodzi. Szczerze powiedziawszy. Ale jak będą Wiki ze Zbyszkiem będą mieli na przykład makaron na obiad i będzie do tego sos, no to wtedy ja ten mój makaron koniak też jem. Ten ryż też próbowałam, też jest właśnie z jakimś sosem gęstym, czymś. To tak, najlepiej jakby tam było jakieś mięsko mielone, wiecie, takie, coś takiego. Ale tak, to nie jest to samo co ryż i to nie jest to samo co makaron. No, to tak może zastępować właśnie, do rosołu na pewno nie, do rosołu bym tego nie dawała, raz to dam do rosołu, to tak, to nie jest to samo, to nie ma porównania. Wiadomo, że ja lubię makarony, ryż też od czasu do czasu lubię, zwłaszcza ze śmietaną na przykład i z tymi truskawkami. No, ale jak już powziąłam taką decyzję, że tego nie będę jadła, no to nie. Czasami oczywiście zjadam... tak jak dzisiaj pączka z piekarni z wiśnią w środku, bo
Wzięliśmy, kupiliśmy trzy takie pączki na ogródek, żeby były do kawy. To mi takie, tu jest taka łódka, a mi to tak się dziwnie układa. Wczoraj zjadłam tego torta kawałek. A tak znowu, wiadomo, że raz na jakiś czas to może sobie pozwolę, jak gdzieś będę i nie będzie nic innego do jedzenia, no to jak makaron, pieróg czy coś takiego wezmę, zjem, nie? Jak się gdzieś jest na jakiś tych. Ale tak, staram się tego unikać. To nie jest tak, że ja na cały czas już kompletnie nic takiego nie zjem, no bo wiadomo, że to jest nierealne w dzisiejszym świecie, tym bardziej, że co innego jakbyśmy w trójkę tak jedli, a co innego jak ja tylko sama tak jem. No. Ale ten makaron to tak nie bardzo. Jakoś mi to nie bardzo podchodzi, ale mam w zapasie w razie czego, jak do jakichś takich dań, to sobie tam mogę tego dodać, nie? No. Także miałam dzisiaj znowu rosół zaczepany jajkiem. Jajko zaczepane. Nie, no dobrze powiedziałam. Chyba dobrze powiedziałam. No, już wolę taką opcję, szczerze powiedziawszy. To mi bardziej smakuje, to mi przypomina smaki dzieciństwa, bo babcia mi tak też często robiła. Rodzice chyba też, ale tak kojarzę to u babci. Tylko że babcia tam chyba jeszcze troszeczkę mąki dodawała do tego, o ile się nie mylę, a ja nie dodaję. Mama też. No a ja robię samym jajkiem, nie? No ale mniejsza z tym, obiad już był dawno, kawusia. Oczywiście jak szliśmy z tej działki, to w tym największym słońcu, chociaż jak byliśmy na działce, też troszeczkę przeleciał deszcz. I ten taki niezapowiedziany, każdy zdziwiony, bo taka niepozorna chmura była, a takie wielkie krople spadały. Wie, co jest grane, nie? Podlałam sobie we folii, podlałam jednak też i w tym moim warzywniku, bo stwierdziłam, że nie wiadomo, kiedy deszcz taki spadnie. Wczoraj podlałam te dalie na ogródku, co powsadzałam. Ja tam będę miała wszędzie dalie, jak to wyrośnie oczywiście. Jak one mi nie zmarzły, bo troszkę się obawiam, czy nie zmarzły. No a jutro sobie chyba włożę tutaj na balkonie tą dalię w końcu. No i jutro też będę odciskać te pędy, szyszki sosny, które były zagotowane, które się gotowały. Jutro to będę odciskała, przelewała przez sito i później będę dodawała do tego cukier i sok z cytryny. Także jutro się tu będzie troszkę działo. Tak do południa mam, tak myślę, to sobie z tym się uporam i właśnie z tymi pędami sosny i z tym na balkonie, co chcę wsadzić. A później zobaczę, co będę robiła. Jutro Wiki, jak mówiłam, nie będzie, bo jutro się wybiera w góry. Dopiero była na kajakach, teraz znowu w góry. Ale niech korzysta póki może, jak jest pogoda zwłaszcza. Mam nadzieję, że ta pogoda jutro będzie. No i wybędzie. Zbyszek nie wiem, czy idzie na rano, czy na popołudniu. Coś mówił, że po południu, ale nie wiem, czy coś się nie zmieniło. Muszę zapytać, bo to tak potem wstanę rano, a jego nie będzie akurat, nie? No. Także tak. I dzisiejsza niedziela nam tak, wiecie, minęła tak spokojnie, nie wiadomo kiedy, no bo śniadanie tak mamy w miarę późno, chociaż ja normalnie w tygodniu jem później śniadanie. Potem wiadomo, kościół, przyszliśmy to na spacer z psem, oczywiście od razu na działkę ten spacer. Myślałam, że pójdziemy przez las, tak żeby duży kawałek lasu obejść i dopiero dojść na działkę, ale było za gorąco. Szczerze mówiąc, było gorąco i widzieliśmy, że już kluska. No, to już nie szliśmy dalej. Tak w ogóle to może byśmy poszli, jakby się nam chciało, ale nam się nie chciało. Także poszliśmy tylko na działce, tam tą kawkę wypiliśmy, trochę posiedzieliśmy, nawet mi się kimło tam, chyba po tym pączku, na tym działce. Wiki się tam położyła, Zbyszek sobie oglądał coś w komórce, a ja sobie tak usiadłam, nie tutaj pod drzewem, tylko pod sosną i tak, wiecie, tak się zjechałam, że głową się oparłam o te oparcie z tego krzesełka i tak słuchałam te ptaszki i tak dalej, ten szum wiatru, no i tak mnie to troszeczkę
kimło, nie? No. No, a jak przyszliśmy do domu, to wiadomo, że trzeba było zrobić obiad, to raz, dwa, obiad się zrobiło. Już potem takie chmury nadciągały, nie wiem, czy w nocy ma chyba coś popadać, ale zobaczymy, czy w ogóle popada, nie? No. No i tak nam przeleciało, tam sobie coś pooglądałam na YouTubach, kawka, no i jestem. I cały przegląd mniej więcej dnia, cośmy dzisiaj robili. Tak standardowo, jak w niedzielę, można by powiedzieć nudno, ale trzeba być wdzięcznym za taką nudę. No, a teraz jeszcze Wam przeczytam, bo Wam obiecałam z czarownego kalendarza. Tej historyjki od Marka nie będę dzisiaj opowiadała, bo on mi nie posłał tam niektórych rzeczy, o których chciał, żebym też powiedziała. A potem ma do mnie pretensje, że coś tam nieściśle gadam. Ja mówię tak, jak to pamiętam, nie? No, ale może w tygodniu Wam coś tam poopowiadam. A teraz mam z tego, tutaj jest malutko w tym czarownym kalendarzu. To jest od 5 do 11 maja spotkanie Boga, dacz Boga. Tydzień świętowania początku lata, czyli to już początek lata. Tutaj w tym, według tych starych wierzeń chyba. I tak. W przededniu otwarcia bram lata na ziemię wracają dusze. Życzliwi nam przodkowie, ale tak i takie, które mogą zrobić człowiekowi krzywdę. Dlatego warto zachować ostrożność. No i tyle tylko. No. W przededniu otwarcia bram lata. No, także zaczyna się lato w tym kalendarzu. I zobaczymy, jak to będzie. Straszą burzami, nawałnicami, gradem. O, tutaj jest na 6 maja. Już na poniedziałek. To będzie coś jutro znowu. Na jutro i na wtorek. To tutaj będzie. No. Fajnie. To ja Wam przeczytam, albo przeczytam już teraz, bo ten vlog jest na 7, co teraz mówię, a to było 6 maja. Bo tam to było między 5 a 11, cały tydzień, a to jest na 6, ja to przegapiłam. To przeczytamy też. Dzień Dacz Boga. Znowu początek lata. Dacz Bóg to wschodniosłowiański bóg światła, dojrzałego słońca i dostatku. Tego dnia wraz z boginią żywią, która w folklorze wschodnim jest jego żoną, otwiera bramy do słonecznego letniego czasu i wypuszcza słowika zwiastującego nadejście lata. No. I tak, to już wiecie, kto to jest ten Dacz Bóg. Wschodniosłowiański bóg światła, dojrzałego słońca i dostatku. No. A następne to Wam przeczytam na 19. Wam i sobie, bo ja to tak samo odkrywam. Wcześniej tego nie czytałam przecież. Tylko tak sobie zaglądam i odkrywam to. No. Także to by było chyba dzisiaj wszystko w dzisiejszym vlogu. No bo cóż Wam tu więcej będę opowiadała. Jakaś mucha znowu lata. Jak to mówią, mucha śmierdzi, lucha, nie? No, także ja sobie teraz pójdę to pomontować i... No i to już będzie czas do spania znowu. A jutro zaczynamy od nowa cały tydzień. Znaczy się, wy już macie teraz chyba środę, nie? Dzisiaj, czekajcie, poniedziałek, ja to w niedzielę nagrywam, to wy macie wtorek. Wtorek, no. No tak, ale jutro jak będę w poniedziałek nagrywała, to już będziecie mieli środek tygodnia, a ja dopiero będę miała poniedziałek. No i tak to się kleci. Ale wiem, że niektórzy mają troszeczkę żal, że tak jest z takim opóźnieniem dwudniowym, z poślizgiem. Najlepiej by było, jakby w tym samym dniu były vlogi, ale to byłoby bardzo męczące. Wiem, że niektórzy tak robią, ale też nie nagrywają codziennie, tylko tam 2 razy, 3 razy w tygodniu. Ja jak nagrywam codziennie,
To bym cały dzień coś tam nagrywała i wieczorem bym to musiała na przykład na którąś tam godzinę mieć już to zmontowane i zrobione, to by było troszeczkę za dużo. To bym mogła nie podołać temu codziennie tak. No, był czas, bardzo długo, wiele lat, 3-4 lata nagrywałam z dnia na dzień. To było fajne, bo to było bardziej takie, wiecie, dzisiaj wam mówiłam, co się wczoraj działo, nie? No, ale jak mi się tak zrobił taki poślizg dwudniowy, tak stwierdziłam, że to jest bardzo bezpieczne, bo w razie jak coś się dzieje, że coś się dzieje na przykład z YouTube'em albo z moim filmem, nie chce się coś przesłać albo coś, to jeszcze mam ten czas, że jeszcze mogę go tam dopchnąć i wyjdzie, powinno wejść na czas, nie? No. Także chyba, że się pomylę i daty pomieszam, bo tak już też raz było. No. Także dzisiaj już kończę. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, kiedy tam oglądacie. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym, wszystkim, którzy oglądają moje filmy i poświęcają na to swój cenny czas. Wszystkim komentującym, lajkującym i subskrybującym. No i oczywiście zapraszam na następny vlog, czyli na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!